Cześć! Ta wskazówka dotyczy tego, jak możemy pomóc naszym dzieciom nauczyć się rozwiązywać problemy i konflikty. W końcu pokonywanie wyzwań może być stresujące, dlatego ważne jest, aby nauczyć swoje dziecko lub nastolatka tej ważnej umiejętności życiowej. Oto 6 prostych kroków, które pomogą w rozwiązywaniu problemów. Pierwsze, zidentyfikuj problem, przed którym stoi dziecko. Drugie, pomyślcie o kilku możliwych rozwiązaniach. Trzecie, ustalcie, jakie mogą być rezultaty każdego z rozwiązań. Czwarte, wybierzcie wspólnie jedno rozwiązanie. Piąte, zachęć dziecko do wypróbowania go. Szóste, jeśli się udało, to świetnie. Jeśli nie zadziałało, powiedz dziecku, żeby się nie martwił i po prostu wypróbował innego rozwiązania. Kiedy coś idzie nie tak, zbyt łatwo jest się zdenerwować i obwiniać nasze dzieci. Ale tak naprawdę potrzebują one kogoś, kto pomoże im uporać się z problemami. Możesz im w tym pomóc, robiąc przerwę. Jeśli czujesz, że zaczynasz się denerwować, zrób 10-sekundową przerwę i skup się na spowolnieniu wdechu i wydechu. Pomoże Ci to reagować w spokojniejszy sposób. Gdy wspólnie z dzieckiem staracie się znaleźć rozwiązanie problemu, z pomocą może przyjść kilka zasad. Pierwsze, pozwól dziecku wyrazić, jak się czuje. Drugie, wysłuchaj, co ma do powiedzenia. Trzecie, postaraj się spojrzeć na sprawy z jego perspektywy. Czwarte, podziękuj swojemu dziecku za otwartość i zaufanie. Pamiętaj, że pomoc dziecku w nauce rozwiązywania problemów będzie czymś, co zabierze ono ze sobą do końca życia.